współgospodarzy piłkarsku na pewno jako całość lepszy od naszego zespołu, ale to nie znaczy, że mieliśmy tutaj przyjechać, położyć się i przegrać. Potrafimy grać z takimi zespołami. Tutaj nam się no niestety nie udało. Myślę, że nie ta stosowna bramka w pierwszej połowie, ale ta druga bramka trochę już nas tutaj no, pod, może nie powiem, że podłamała, tylko powiedzmy zmobilizowała jeszcze bardziej do takiej otwartej gry. No i mieliśmy swoje sytuacje, nie było ich dużo, ale dwie, trzy sytuacje mieliśmy i gdybyśmy strzelili jak bramkę powiedzmy kontaktową, no może by się udało coś tutaj jeszcze więcej zrobić, bo jak Państwo widzieli, zespół grał ambitnie, zespół grał do końca, walczył, stwarzał sytuację, no też nadziewał się na kontry. Myślę, że mecz był widowiskowy w sumie, bo dużo strzałów było, szczególnie ze strony gospodarzy, no ale my też żeśmy się odgryzali, gdyby na ile mogliśmy. Gratuluję zwycięstwa Zawiszy. Myślę, że jest to jeden z kandydatów głównych do awansu do Ekstraklasy. Na pewno. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o komentarz do meczu, który na raz Zawiszy wyproszczę. Na pewno cieszymy się bardzo z wygranej, cały zespół. Zresztą jak się na korytarzu było posłuchać, jak chłopacy się cieszyli w szatni. Jest to na pewno dzięki temu, że konsekwentnie graliśmy przez 90 minut w defensywie i w ataku. I wracaliśmy i odbudowaliśmy szybko naszą taktykę. To zaowocowało dużo sytuacji, które stworzyliśmy. Strzeliśmy bramki, no i w końcu na zero w tyle. I to jest zasługa całej drużyny. Cała drużyna tworzyła, jak to się mówi, serducho. Do 90 minuty wygrywamy, bardzo się cieszymy. Oczywiście wiedzieliśmy, że Stomil jest bardzo groźną drużyną. Byli przed nami, bardzo chcieliśmy ich wyprzedzić. Udało się to wszystko. Dziękuję bardzo. Może dodam jeszcze to tyle, że bardzo właśnie to, co tutaj ten okresie, że się bardzo cieszyli, to też i jakoś i nas mobilituje, że po zwycięstwie nad Stominem taka duża radość, prawda? Czyli znaczy, że pokonali dobrego przeciwnika, silnego przeciwnika. Oczywiście. I bardzo dobrze w tym roku. Tak.